tą osobistością, więc nie będziemy w ogóle jej karać. Dobra, solo już dziękuję, włączamy sobie muzyczkę, która jest free, żeby nam live'a nie zablokować, żeby osobę z zapobie... z czego? Nie z zapowiedzi, tylko powiedzcie mi z czego? Z zapisu live'a mogły obejrzeć. Wszystkie osoby z zapisu live'a oglądam, oczywiście oglądam, nie, witam i zachęcam do stawienia łapeczki i napisania komentarza, że pozdrawiacie z oglądania zapisu, że jesteście tam, muszę zobaczyć, kto oglądał zapis. W ogóle kosmek, jak tam chiński? A, nihao, co tam? Dobrze, jakoś idzie, powoli, ale spokojnie. Dobra, stopies, o właśnie, widzę, może wbijemy 300 łap. Ogólnie to chciałam powiedzieć, że live, zrobiłem sobie taki nowy plan, bo wiem, że jakby, no trochę ten YouTube jest jakby na drugim planie przez moje studia, ale postaram się robić dwa filmy w tygodniu, trzeci czasem jakiś, który może jakiś newsowy, coś takiego, jutro taki będzie. W tym jeden to będzie właśnie Lewandowski Legacy co tydzień w piątek. Jeden live w tygodniu i wrzucić trzy TikToki shortsy, żebyście mnie widzieli. Dobra, gdzie ja wchodzę? To jest screenowe, to wchodzimy do Lewandowskich Legacy. Uczę się japońskiego mega fajnie, bym chciał się nauczyć japońskiego. Jutro jadę jutro na mecz Lecha, ale super. Pierwsze coś po chińsku. No co mogę powiedzieć? Powiedzcie mi, co mam powiedzieć po chińsku. Dzisiaj robiłem prezentację o Taylor Swift po chińsku. O, mogę wam pokazać moją prezentację o Taylor Swift. Co wy na to chcecie? Pokażę wam, bo jestem z niej dumny. O. Tak. A propos moich studiów. Co to nie to się włączyło? Kurka, bo no zaraz wam pokażę. Prezentacja Kacperna się nazywa. Dobra. Git, gitara się ma. Chcecie? No dobra, pieróg po chińsku, baodzy, ale to jest taki inny pieróg, jest też dziaodzy, to wszystko jest zależne jakby od tego, jak one są, jaki tam jest, wiecie, w środku farsz jakby, no nie. Dobra, mamy Łocłysi Huandekesho, Tajlejsy Weifute i tutaj mamy Beijing, czyli jakby taki background, tutaj mamy jakieś opisy. Tutaj mamy każdy album opisany po chińsku. To wszystko ja zrobiłem. Yeah! No także bejba została zrobiona. Tak to wygląda. I jakieś różne tam pierdółki. Także jak widzicie... a tutaj jest tekst blank space po chińsku. Hao gao xin kan jian ni ni qu le ma? Wo neng rang ni kan jian. To nie pamiętam co to jest. Ting de shi coś tam. Także, takie rzeczy się dzieją. Nic nie rozumiem, ale ładnie estetycznie. A dziękuję, staram się. Dobra, lecimy do gry. I pierwszą rzecz, którą chcę zrobić w ogóle, to wbić do naszych simek i ogarnąć im jakiś dodatkowy outfit. To ładne, a dziękuję. Ej, ale no, mi się w ogóle brzmienie chińskiego też bardzo podoba, dlatego ja jakby chciałem się w ogóle uczyć tego języka, no nie? Tak to wygląda. Ładnie śpiewasz, lepiej od Blanki. A, dziękuję, jak mi mega miło chyba. No, także tak, mam nadzieję, że wszyscy obejrzycie odcinek, jeżeli nie oglądaliście jeszcze, to mam nadzieję, że obejrzycie. Skończę sprawko i wracam. Oczywiście, Anitko, czekamy na ciebie. Także no, tak to wygląda. Powiedz bejba po chińsku. Wiem, że baby to jest baobei, a bye bye to jest bye bye. Także no, tak to wygląda, kocham Kościelde, ja, to jest po prostu mój mudzik, nie, jak ona sobie tutaj tańczy dosłownie cały czas, mogę po prostu cały czas ją oglądać i totalnie jest to nadal poprawiający mi humor, jak ją widzę. Okej, okay. Lecimy tu, nadal nie poprawiłeś faku, wiem, bo jestem do dupy w takich, robię takich rzeczy. Kasper będzie używał tego moda na surogatkę w serii Lewandowski, tak jest pan, chyba że mi się coś odwidzi na Eurowizji z nim. Uwaga, uwaga, babe, it's kinda crazy. How else to phrase it? With you I've lost my senses, baby. What happened to you? Kiedy mody dzisiejszego odcinka będą po tym live'ie, bo nawet nie sprawdziłem w sumie, czy Mara to zrobiła, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. W ogóle coś mi to zacina dzisiaj. Muszę rozbudzić Sims, czekajcie. Zamknijcie oczy, mogłem powiedzieć, bo bywam, że tak powiem... Co się stało? Zlasowało się. W ogóle nie ma linku do Kościelde w odcinku. Jak to? Ten, w sensie, miałem wam podać? Jesus. Faworyt na Eurowizji? Kurka wodna, nie wiem. Chyba Finlandia i chyba Szwecja. Do jakiego kraju najbardziej chciałbyś wyjechać? Do Chin. I to się stanie w bliższej lub dalszej przyszłości. Jakby to jest for sure. Wiesz, że będzie darmowa przygoda w dżungli? Tak, będzie o tym jutro film. Okej? Okay? Cały zrobię, dzisiaj nagram, bo to jest ważny news, także będziecie mogli sobie zdobyć dodatek Przygoda w dżungli, Wytworne przyjęcie i Dzielnice mody. Także tak to wygląda. Jan czy Blanka? Nie no Jan, no nie, ale wiecie no. Jakoś tak się o tej naszej baby przekonałem, nie? Także
Także ja wam wszystko powiem, dobra? Będziecie czekać na jutro na film, jak wam powiem po prostu, gdzie te rzeczy będą, jakie pobrać i co zrobić, żeby w ogóle dostać je za darmo. Być może ktoś z was nie ma tego, bo to są ciekawe dodatki, więc myślę, że warto sobie takie coś sprawić. Dobra, nowy jeden strój dla Carmenity. Carmen, proszę cię bardzo, czy w ogóle cieszycie się, że ja muszę zrobić Blankę w Simsach? Jeszcze przed półfinałem jej. Zapisuję sobie, czekajcie. Pomysł na live'a. Blanka w Simsach. Bo ja po prostu mam te. W notatniku, w telefonie wszystkie pomysły. Blanka w Simsach, żeby ją wesprzeć. Jest tam kit, jedna rzecz z tych trzech, której nie mam, więc pewnie pobiorę. No to super. Strój dla naszej Carmen, naszej politycznicy. Politycznica! Upolitycznicowana. Dobra, może trochę pozmieniam tutaj w sumie wszystko, nawet fryzurkę. Może jakąś inną, dam coś takiego. Moja koleżanka z klasy zrobiła blankę w Poe. Boże, ej, a czy to prawda jest w ogóle, że Poe jest teraz za pieniądze? Że trzeba kupić Poe, żeby w nie grać? A może jakoś się wyprostuje fryzurkę taką? Czy coś? Jeszcze nie wiem. Bo ona miała tę... Albo da mi opaskę? O, słodka ta opaska. Ja sobie oglądam od początku, jak Carmen była mała. No musicie wszyscy w ogóle powtórzyć... Cześć Ola. Powtórzyć od... O, albo taką fryzurkę. Nie, no taka jest trochę za długa, no bo ona ma gdzieś tak dotąd do ramion, no nie? Więc musicie sobie wszyscy w ogóle powtórzyć od początku Legacy Challenge, bo zasadniczo myślcie sobie, że tam jest dużo rzeczy, które były fajne w tej pierwszej generacji, a ta będzie fajniejsza, no bo jak widzicie... dochodzą cutscenki, tutaj będzie więcej dramy niż w pierwszej generacji, no nie? Także... Stay tuned. Tak, wrzucę z opaską? Dobra, co robimy z opaską? Macie rację. Powtórzę i odwołam się do Legacy na maturze za rok. Jezus, okej. Okay. Totalnie. Tylko pamiętaj tytuły, bo później będzie jak z Freezem. Nie wiem, czy widzieliście dzisiaj, ale ktoś na Twitterze poprosił Freeza, no nie? Żeby zmienił tytuł swoich filmów, bo na maturze się pomylił. No i Freeze zmienił, no nie, te tytuły, tylko ja sobie tak myślę, że co jeśli ktoś napisał z dobrymi tytułami, się odwołał do tego filmu. I co wtedy? No, dupa. Mam wrażenie, że tamta generacja była mega szybka. No na pewno, bo to jest w ogóle... Ja tak planowałem, żeby na każdą generację było 10 odcinków. No ta może się do 15, że tak powiem, zawęzi. Chociaż nie wiem, zobaczymy, jak to pójdzie. Boże, jakie te usta są śliczne. Może trochę zębów ci damy? Nie, bo w ogóle nasza kolorka Barbie. Jak Blanka. Ona ma takie... Blanka ma takie napompowane mocno usta, no nie, więc... Niekoniecznie ci takie zrobimy. Chyba nie jestem fanem tych ust, wiesz, Carmen. Poł jest płatny tylko na iOS-ie. No widzicie, tak to jest. Jak masz iPhone'a, to jest się na przegranej pozycji, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. Jakoś jest poprzednią generację od 1 do 10. Fajnie, ja lubiłem poprzednią generację, no ale tak jak mówicie, minęła może trochę za szybko. No i ja najgorzej tutaj oceniam moją zerową konsekwentność, bo odcinki z tamtej generacji miały mega dużo wyświetleń i w ogóle. I Kacper nagle uznał... Nie mam czasu na robienie sobie Legacy Challenge'u. No i tyle wyszło z tego, no nie wiem. Hello, cześć, Jess. Dasz młody do dziewczyn? Tak, będą pod następnym odcinkiem. Wszystko będzie w piątek już o 15. Zapamiętujcie, w 15, piątek to jest... to jest ten dzień, kiedy będzie Legacy wychodzić. Będzie to przez jakiś czas, zobaczymy, czy to się jakby wam spodoba. No nie, wiem, że dużo osób czekało na Legacy. Ja wiem, że tutaj mnie nie było na live, ale spamować dalej nie wolno. To prawda, that's true. Jest jakiś tydzień temu się dowiedziałem o Lewandowskich. A widzicie, czyli są osobki, które się na nowo jeszcze dowiedziały. Boże, ale cool jest ta. Te usta są mega. Też mi się podobają. Dobra, ale zasadniczo jest już lato. I w Simsach oni mają w sumie jesień, ale zmienimy im to na latko. Więc wykombinujemy jakiś fajny strój letni. Jest interesujący. Podoba mi się to? Uwielbiam tę serię? No to ja się cieszę. Ostatnio ja jestem into taki old money styl, więc nie wiem, czy to do końca mi pasuje, ale to jest spoko, uważam. Jakby dacie jakieś fajne spodnie. To nie jest to jest takie pogranicze alfa i maxi smecza, rzekłbym, aż walnąłem w mikrofon, wiecie? No kurka wodna. Czy jak Simsy na EA Games, to gdy kupię kod na Epic Games, to będziemy działać w Simsach? Wydaje mi się, że to można jakoś połączyć. Dzisiaj będę to właśnie też, że tak powiem, sprawdzał dokładnie. Dobra, jednak zmienię jej górę, bo mi się podoba ten dół. Zapełniam cały Newcrest, no ja już to zrobiłem. Fun fact, odcinek z polskiego miasta też powinien się jakoś pojawić niedługo.
masz coś do polecenia na Netflixie? Ja widziałem ostatni jeden odcinek serialu Dyplomatka. Jeżeli ktoś z was lubi polityczne seriale, to myślę, że warto obejrzeć, obczaić, bo... O, ty w sumie w takim sweterku... Chociaż nie, no ja bym właśnie chciał dać coś takiego, o... Może niby... O, żółty? Nie, właśnie różowy, że pasowuje do oczu. Fioletowy, o. Niech w tym będzie, podoba mi się jej wygląd. Dzisiejszy odcinek wydał mi się strasznie krótki. No w sumie tak, ale ja nie chcę też przedłużać, bo wiecie, YouTube nie lubi długich odcinków, no nie? Więc te odcinki będą właśnie tak 15-20 minutowe max, tylko będzie po prostu więcej dni. Ja będę jakby więcej dni grał, na przykład po 3 dni czy coś. Ja właśnie musiałem przerwać oglądanie Królowej Charlotte. Boże, Ola, czy to moja wina? Widzicie, no tak to jest, moje moderatorki po prostu cierpią katusze. A wszyscy chcą być moderatorami. Zawsze, jak się mówi o live'ach. Nie wiem dlaczego. A tak naprawdę jest ciężka robota, jakiś naszyjnik muszę jej dać w ogóle. The Society też jest spoko, też słyszałem właśnie, że jest spoko. A z takich innych, które oglądałem, no to Ginny i Georgia, drugi sezon mi się bardzo podobał. W tym roku chyba to jest jeden taki serial, który obejrzałem zasadniczo cały. No nie. Pierwszy raz jakiś youtuber odpowiada mi na komentarze, a jestem bardzo szczęśliwy, że ja mogę być tym pierwszym. O, fiolecik taki, gicior, hicior. Pięknie, elegancko. O co chodzi w Legacy? Legacy to jest wyzwanie pokoleniowe, robimy sobie x pokoleń. Tam na początku pierwszej generacji mówiłem, dokładnie pamiętam, będę też musiał sam do tego wrócić. I po prostu... No i że tak powiem, po prostu gramy sobie i różne perypetie dzieją i w każdym jakby pokoleniu trzeba osiągnąć różne rzeczy. No w tym pokoleniu, w pierwszym odcinku tej generacji też mówiłem co i jak, więc też zachęcam obczaić. Dobra, więc chyba jej dodatków nie będę dodawać, ale wybiorę jakieś buty. Cześćka wszystkim, bejba. Jak zostać moim moderatorem? O tym będziemy rozmawiać na początku wakacji, bo będzie taka możliwość. Także już zapowiadam, ale to dlatego, że planuję ogromną zmianę w live'ach, ogromną zmianę, bo wtedy już skończę studia i wtedy zadzieje się dużo rzeczy na YouTubie i w ogóle na live'ach, będzie tego więcej, ale nic na razie nie mówię. O, może takie, nie, myślę, że jakieś inne buty. Cisza, kac, przecisza, żadne bejba. Nie, ja będę bejbować, bo ja mam ostatnią fazę na Eurowizji na tą piosenkę. I'm sorry, no nie wiem jak się stało, ale pamiętam cały tekst, a nigdy w całości tej piosenki nie słuchałem. Bejba. It's kinda crazy. Słucham, tak, będzie rekrutacja na moderację, ale to wszystko ja wam dziewczyny jeszcze przedstawię, my też będziemy mieć specjalne moderatorskie spotkanie. Eurowizja rygurą, tak, jestem totalną. Więc to na spokojnie, dziewczyny, znajdziemy na to też czas. Co by jej tu dać za buty? Może jakieś na wyższym? Nie wiem. Czemu mi ciągle babe? No bo Blanka, no. Dlatego. To jest jej wina. Proszę ją tutaj szkalować, nie mnie. Nie wiem, że to nie szkalujcie, ona już została wyszkalowana. Tak. Dawno nie było moderatorskiego spotkania, co? 400 osób, witam, bo serdecznie, Boże, jak mi było, że tyle was przyszło, mimo tego, że live'ów nie było od 2 miesięcy. Ej, włączyłem coś, Boże! Czemu to się nie zapisało? Ładne spodnie, co nie? Prawda też mówią, że zwykłe spotkanie, drama. No, będzie, słuchajcie. Jeszcze tak powiem, ewaluacja waszego starania się, nie no, żartuję, dziewczyny się mega starają i zresztą na to, jak ja robię często live'y, to chyba nie powinienem się odzywać. Dobra, takie jedam trampki. I teraz dajmy sobie naszą Molly. Jezu, jak przestraszyłem. Side step right left to my beat. Highlight the moon rock with me, baby. Trixie, hej, ja dostam swoje 5 groszy, jeżeli chodzi o to, co mówiłeś na temat moderatorów. I wydaje mi się, że każdy chce być moderatorem, bo to jakieś wyróżnienie. Z strony widzenia, myślę, że to po prostu te osoby nie wiedzą, jak to wygląda. No na pewno nie jest to takie łatwe, no nie, jak wy sobie niektórzy pewnie myślicie. Ale myślę, że jak ktoś lubi, to wiem, że są osoby, którym to przynosi na pewno dużą przyjemność, no nie, takie, bo są osoby, które lubią na przykład mieć kontrolę nad jakimiś rzeczami, są osoby, które lubią, wiecie, panować nad bezpieczeństwem i w ogóle, więc tak, więc myślę, że dla niektórych to na pewno musi przynosić fana, ale no też to jest obowiązek, no nie, bo też jak nie przychodzicie sobie x czasu, no nie, no to też nie ma co oczekiwać, że na przykład ja, wiecie, no, mimo tego, że za to nie płacę nikomu, jestem bardzo wdzięczny jakby za pomoc, no nie, no ale jak nikt nie przychodzi albo nic nie robi i przychodzi tylko po to, żeby się świecić na niebiesko, no nie, no to sayonara, a były też osoby, które jakby chciały tylko być niebieskie i tyle, no nie, ale to jest jakby bardzo szybko widać. Ja chcę Molly dać kitkę, płacisz w Melisie dokładnie i w dobrych słowach i w miłości oczywiście. Jakąś kitkę taką Ariana Grande, bo ona ma coś długie włosy, patrzcie. Ja widzę ją w jakimś innym ułożeniu po prostu fryzurkowym.
Fryzurka szybka, jakaś kitka. Najlepiej takie właśnie przyległe włosy, wiecie, tutaj do twarzy, tak? Do góry wzięty, coś takiego. To jest to czego ja szukam dzisiaj dla naszej Moli. O, czekajcie, mi się monitor wyłączy. Jak mi dzionek mija? Bardzo dobrze. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że byłem oczywiście na spacerze, bo staram się w ogóle dużo chodzić, bo zasadniczo mimo tego, że mam jakby WF na studiach, no nie, to ja więcej aktywności fizycznej jakoś nie mam, więc staram się dużo chodzić i robić jakieś takie średnio 10 km dziennie, jeżeli chodzi. Cześć wszystkim, którzy się spóźnili. Witam serdecznie, Gabriela. Skąd mody w kasie? Mam o tym odcinek cały. Skąd pobieram mody? Do kas, więc zachęcam was do obejrzenia tego. Boże, jaka mam dużo tych fryzur i żadna na złość po prostu nie jest taka, jak ja chcę, żeby ona była. No nie? Czujecie to? Też tak pewnie macie często, co nie? Że no piękne, piękne fryzurki, a żadna nie jest taka, jaką chcecie. Co to moderacja? Moderatorzy to są osoby, które się świecą tutaj na niebiesko i pilnują czatu. Może w tym? Nie, to... Ona ma dosyć szeroką twarz, więc nie może mieć takich fryzur do tyłu. A właśnie tak chciałem wiedzieć. A może jednak coś takiego i tam? Trochę matka vibe, ale w sumie... Why not? Matula. Wilkołaki czy Kraina Magii? Pakiet rozgrywki. Wilkołaki. Wilkołaki są lepsze. Jak tam studia idą ciężko, ale idą, jestem trochę załamany tym, jak będzie wyglądała moja sesja. Bez pierdziel, ale... Cześć Eli Williams, dzień dobry! Ale ogólnie powiem wam zupełnie szczerze, że na pewno będzie dobrze. No jakby... Jak nie ja, to kto? Po prostu będę zarywał... O! Okej. Okay. Tam mi kolczyk jakiś będzie git. Zerwać będę nocki, będę płakał, ale pójdzie. No nie, musi po prostu pójść. No też nie sądzę, że moja tutaj główna prowadząca wszystkiego... A w ogóle czy sapek wbity, nikt mi nie powiedział. Wbijemy 400 łap? No, że jakoś mnie upierdzieli, no nie, myślę, że po prostu jak już za trzecim razem będę próbował, to bo jak, dobra, idź już sobie i mnie nie męcz, no nie, coś w tym stylu, liczę po prostu bardzo mocno na to, nie będzie tak, że na pewno wszystko znam za pierwszym. Ile będzie jeszcze Generacji Legacy Challenge, czy planuję jakieś inne serie? Inne serie są planowane, ale to wszystko jest jakby do wakacji przełożone, bo tak jak mówię, ja w wakacje po prostu będę miał więcej dużo czasu, jak skończę te studia, będę już po obronie i w ogóle, to wtedy będę mógł faktycznie tak naprawdę, naprawdę zająć się tym YouTube'em i jakby rozwojem tego, a chcę naprawdę zrobić to porządnie, bo wiem, że zaniedbałem to i pamiętam, jak miałem czas na robienie tego porządnie, że wtedy naprawdę to fajnie, fajnie jakby szło, no nie? Z jakiej stronki pobierasz mody? Mam o tym film. Czy będą jeszcze drogowskazy? Nie. Na ten moment nie, jest to seria zamrożona. Może kiedyś ją odmrozimy, ale to zobaczymy. Myślę, że też nie warto wracać niektórych takich jeszcze, bo to było naprawdę bardzo dawno i mało kto już w ogóle jakby pamięta o tym, no nie? Moli, piękna pani prawniczka, myślę, że sztos. Ale ja chciałem wam przypomnieć wszystkim, że mam drugi kanał na YouTubie i tam są vlogi o moim życiu. I dzisiaj na przykład wbił vlog, więc zachęcam dziewczyny z moderacji, żeby podlinkowały ten kanał, dałoby radę. Poproszę ładnie. Zrobiliśmy go tym, jak będzie można dobrać to rozszerzenie. Tak, 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 zrobię o tym filmik jutro. Do the boogie leg. Nie wiem czemu, ale zdałem mi jakoś delikatny fan, jak się... Jak cię zdarzy do Nathanii. Spokojnie, że z chłopatką, tylko chyba mi już tak zostało po live'ie halloweenowym. By the way, daj sprawdzić, ile wysyłam ci łącznie pieniędzy. No jedynie chyba ty w banku możesz, Trixie, albo nie wiem skąd wysyłasz, ale nie sądzę, że możesz jakby to sprawdzić tak tutaj na stronie Tipli, ani ja też nie mogę tego sprawdzić, więc dziękuję ci ślicznie za najcikaczkę i wyślę ci miłość. Miłość rośnie wokół nas spokojną jasną noc. I właśnie tak to wygląda. Dziękuję ślicznie. Ja pamiętam, jak drogowskaz to była moja ulubiona seria na YouTubie. Ja w ogóle mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że drogowskaz to była najlepsza seria z Simsów na YouTubie. Czy ktoś się z tym zgodzi? O, ty już miała coś takiego, skoro jesteś panią prawnik tutaj poważną. Może w jakimś kolorze. O, niebieskim pasuje ci w sumie ładnie. I jakieś fajne spodnie z wysokim stanem też. Ale może też właśnie w jakimś kolorze innym niż taki standardowy. Albo spódnica w sumie? No, nie. Zgadzacie się? Yes. Macie taste. Wygląda Kylie Jenner. Ona? Wow, takiego porównania to się nie spodziewałem. Molly wygląda miło, ale stanowczo. Ej, totalnie, to jest jej opis. Wiecie, jak ja bym opisał, że ona będzie właśnie, jak one będą wychowywać młodą właśnie Nelly, no nie? To jakby Carmen będzie tą fajną matką, która cię zabiera wszędzie, a Molly będzie taką fajną, ale strict, no nie? Że po prostu cię opierdzieli, jak będzie trzeba. Nie, 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 nie.
Konto Kosmo w Simsach to Kosmo? Prawda. Od drogowskazu oglądam. Jezu. A wiecie, jak to, kiedy drogowskazy były? Kiedy drogowskazy były? 3 lata temu. 3 lata temu. To było w pandemii. Fun fact, pandemia się dzisiaj oficjalnie zakończyła i WHO przestało uważać pandemię jako jakąś tam, nie wiem, chyba po prostu przestało uważać COVID za... Że jest jakby pandemią, no nie? Tylko, że jakby jest już zwykłą chorobą, która jest pokonana. Więc jest to mód. Chyba jadam takie dżinsy po prostu. I no taka pewna era się skończyła, no bo przypomnijmy sobie, że jakby drogowskazy zaczęły się przez to, że pandemia jakby była i wszyscy siedzieliśmy w domu i te live'y i wszystko, no nie? Więc jakby to jest ten mód, który po prostu wtedy się zaczął. Mocny. Mocne. Chyba jadam takie buty jakieś mocne. Ile będzie trwał ten live? Do około 21. Niestety na ten moment nie jestem w stanie robić dłuższych live'ów, będę je robił w wakacje. No ale teraz lecę po tym, że tak powiem, pisać pracę licencjacką. Dobra. Mamy zrobione jej tutaj... Boże! SIMS4 50 zł. Miłego wieczorku i pozdrawiam. Oh my god, dziękuję pięknie SIMS4, love you so much. Dziękuję za wsparcie mojego budżetu jedzeniowego. Jutro co zakupy w takim wypadku. Dziękuję, buziel ogromny i dziękuję ślicznie za wsparcie. Dobra, lecimy z tym dalej. Małej trzeba jeszcze jeden outficior tutaj dodać. Czy udostępnię dziewczyny? Dobra, Snoopy. Przypomnijcie mi tylko, jak dodam jej outfit jeden tutaj, to żebym je udostępnił. Do the boogie line. Jaka fajna nagleczka tej małej tej kurki, czy tam kaczki, co to jest. Natasza, hejka naklejka, jak tam wieczórek leci? Dobrze, powiem ci zupełnie szczerze. Pozytywnie cieszę się, że mogę sobie z wami pogadać, bo ja lubię z wami gadać. O, jakie słodkie to w ogóle. Niesamowite. Także bardzo fajnie. Zupełnie szczerze. Ona jest śmieszna. Ona wygląda jakby była taka mega wredna czasem. A czy ktoś z was nie stawił jeszcze łapeczki? Widzę, że jest 366 łapek, a więcej osób. To jak to jest? Będą jeszcze filmiki z polskiego miasta? Będą. Of course. Tylko dajcie mi czas. Nagrasz swój podcast, ponieważ bardzo by twój głos i miło się go słuchać. Zapraszam cię więcej, Anna, na mój drugi kanał, Dziewczyny Wyślą z Wrestlinga, gdzie nagram o swoim życiu, pokazuję co tam, jak tam mi się mieszka, co gotuję, tiruliru, bam, 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 takie rzeczy. Jak humorek? Dobrze, dzisiaj jest super humor, powiem szczerze. Humor jak ta lala, powiem, tak mogę to nazwać. Ale wiecie co, ja korzystam, dla mnie po prostu słońce to jest energii dawacz jakiś ogromny. Jakby jak ja mam słońce wokół i jest słonecznie. O, jaki ten fajny strój. To ja od razu po prostu żyję, no nie? Dobra, elegancja Francja jest, uważam. Młoda wygląda spoko, więc mówicie, że chcecie, żebym je udostępnił? Spoko, więc zrobię to. Legacy Challenge z Harmen. Kot wilkołaczy, kot himalajski, nie? Hashtag Kosmo. I możecie sobie dziewczynami zagrać, będziecie mieć do nich mody. Połączę się do galerii w tym czasie. Stanujesz G-Idol czy SP? Lubię bardzo SP i lubię ich piosenki. Cieszę się, że mają comeback niedługo. Kardashianki chyba były. Robiłem kiedyś, dawno temu. Ale mogę zrobić. Ja mogę, jakby wiecie, przyjmuję requesty, bo naprawdę jakby będzie dużo kontentu z Simsów. Jakby zrobimy z Simsów trend, no nie? Zobaczycie to, okej? Okay? Ja już mam takie plany, ale nie mogę powiedzieć, że mi nikt ich nie ukradł na... Ja mam... Oh, jest. Tak. Dobra, to zapisujemy. Będzie skrót z live'a? Raczej nie. Będzie live zapisany po prostu. 400 up. Tu, baby. It's kinda crazy, że wbiliście 400 up. To może wbijemy 500 łap. Co by na to? Gdybyś miał wybrać do końca życia granie w Simsy, czy prawdziwą przyjaźń? Ale ja mam bardzo dużo przyjaciół związanych z Simsami, więc myślę, że to się łączy. Naprawdę. Jakby wy nawet nie wiecie, jak dużo ja ludzi poznałem dzięki Simsom. Jakby to jest... Jak dużo ludzi dzięki Simsom jest w moim życiu. To jest niesamowite. Dobra, także to już mamy załatwione. I kolejną rzeczą, jaką będziemy robić, zapewne wiecie, że nasza Molly jest ona naczelną pozywającą, jest ona prywatną adwokatką i na razie ona tak naprawdę nie ma żadnego takiego miejsca, w którym ona przyjmuje swoich klientów. A ja bym chciał zrobić, żeby takie miejsce było, żebym miał jakby możliwość robienia tam cutscenek, ale też czasem pójść tam do gry i na przykład udawać, że ona pracuje. Wicia! I like the moon rock with me, baby.
Wicia, proszę moje ostatnie pieniądze z konta tobie bardziej się przydadzą. Boże, dziękuję, jakie to słodkie. Buzia, korzyści ogromne dla ciebie. Ale nie wydawaj ostatnich pieniędzy z konta na mnie. Zatrzymaj sobie na lisaka czy coś. Dziękuję, ja też sobie kupię jakiegoś lisaka. Buzia, ogromnie dziękuję za wsparcie. Jaki jest kolejny próg subskrypcji, który chcesz osiągnąć? Wieszcie co, ja już chyba nie mam, wiesz co, Vanilla i oczywiście wszyscy tak naprawdę. Chyba już nie mam takiego parcia na to, żeby mieć jakiś próg subskrypcji. Bardziej wolałbym z wami zyskać lepszy kontakt. Więcej czasu spędzić z wami, pogadać też jakoś, w sensie no może nie prywatnie, ale jakoś na Discordzie, podowiadować się kim wy jesteście i tak dalej, jakby zamęzić tą naszą trochę relację, bo wiem, że ona się popsuła przez to, że live'ów nie było i tak dalej, więc na tym będę się skupiał na pewno w wakacje i żeby po prostu było mnie częściej, a suby są ważne, ale nie na tyle. Ulubiony outfit z Met Gali, bardzo mi się podobała Gigi Hadid i... Anne Hathaway, nie wiem jak się mówi to. Dobra, lecimy sobie do takiego miasta. Jakie miasto proponujecie w sumie na zrobienie takiego budynku z kancelarią prawniczą? Coś takiego. Co byście ogarnęli? Skąd ubrać ekran ładowania? Potrzebuję tego jak powietrza. Wejdź sobie na mój filmik, w którym pokazuję wam mapy z Simsów 4, nowe. To jest jakoś w tamtym miesiącu wrzucony, no nie? I tam właśnie ten twórca stworzył ten ekran ładowania. It's gonna crazy. Decydowali uniwersytet. Ej, w sumie w uniwersytecie można, bo ona by jakby mogła robić od razu porady prawne jakoś tam. To jest spoko. No, to jest nice. Nawet mógłbym zrobić zamiast jakiegoś takiego domku, gdzie mieszka jakaś pani Udo. Więc wywalaj stąd, gnojuwo. I lecimy tutaj, może to zrobimy. Baby, it's kind... Przepraszam, ja nie mogę, ale do Eurowizji tylko tak będę robił, okej? Okay? It's kind of crazy. Zarąbisty jest ten ekran ładowania, jakby to jest totalnie to. Cześć Karolina, Jaśko, cieszę się, że jesteś na live pierwszy raz. Boże, mega mi miło, księżyc piękny. No. O której jutro będzie film? Chyba standardowo o 15. Kościele to mu. Ale wiecie, jak ona sobie tańczy? Chilluje po prostu bombę. Moil czy Carmen? Nie, no. Chyba mimo wszystko Carmen. No, Carmen jest dziedziczką, no nie? Także tak to wygląda. I zaczynamy naszą budowę. Nie skończymy jej dzisiaj, bo mamy w sumie pół godzinki tylko. Ale zrobimy tutaj. Ja bym chciał zasadniczo tutaj zrobić, wiecie co, nie tyle jakby jeden budynek, albo po prostu zrobić jakby jeden większy budynek. I zrobić tam kilka na przykład różnych takich miejsc, żeby być taki budynek, wiecie, po prostu usługowy, coś w tym stylu. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak. Czy my mamy jakieś fajne z uniwersytetu, nie, kamienie? Nie mamy. Chciałbym, żeby to mi mogli dać. Jakie jakbyś najbardziej palcowielskie szklanki i salne lata, czy razem raźniej? Razem raźniej. Nick Klamoty, Nick Klamoty, Anitka do Jowi, słucham. 15 zł. Dziękuję, Leju. Nie mówi? No to smacznego, studencie, sprawko, zrobię, never co oglądać, w ogóle znowu mi się śniło się dawno. Boże, Anitko, ty musisz wszystko opowiedzieć. Co ty na to? Opowiesz mi? No to smacznego, studencie, aha, sprawko zrobione, wracam opóźniona. Oglądać, w girl znowu mi się śniłeś niedawno. Boże, ja jestem ciekawy, o co chodzi, czekamy na cover solo. Dobra, słuchajcie, na... 600 łap zrobię cover solo, co wy na to? A jak nie uda się na tym live, to na następnym. Buziak, Anitka, dziękuję ci ślicznie za wsparcie. Skoro tak siłowo wpadło, to zrób blankę. Chyba zrobię blankę na live, co wy na to? Reklama LOL? Boże, te reklamy są takie dziwne. Nie wiem, czy to się da wyłączyć, co dosłownie, wiecie? Dobra, i zrobimy jakiś taki budynek. Ja nawet nie wiem, czy ja zarabiam coś z tych reklam, czy jakby to mi daje coś, czy tylko YouTube to po prostu ściąga, gnój. Dobra, ja bym chciał, żeby to jakoś się nawiązywało do tych budynków Bridchesterowych, więc nawet trochę to zmniejszę, żeby coś tak, wiecie, wpasowało w tłum, ale takich dachów to dupa, a nie zrobię. Pokażesz Dawida? Dawid jest pokazany na nowym vlogu. Chyba jest w odbiciu w IKEA zdjęcia, trochę go widać, więc możecie tam wbić I wtedy Dawidos tam jest, a dzisiaj Dawidosa tu nie ma. Dawidos wraca dopiero do Wrocławia w połowie maja. Więc no, Dawidos w ogóle mega śmieszny, ale tak na niego mówię, przy innych ludziach. Dobra, coś takiego byśmy tutaj zrobili. Kto to Dawid, a? Trzeba wejść na mojego vloga, na mój drugi kanał, to wtedy będziecie wiedzieli. No, także zapraszam. Na to mały, pragniesz me bimbały. Big Klamoty. Julka do mnie mówi. Julka, 5 zł. Czuję się dzisiaj okropnie, ale dobiję cel, bo czemu nie? Co się dzieje, Julka? Opowiadaj mi. Mam nadzieję, że ci chociaż trochę ten live umili wieczorek. I dziękuję ci ślicznie za donejcika. Buziak, ty wiedz, że ty mi bardzo poprawiłaś humor i za to ja dziękuję. Buziak, dziękuję za wsparcie bardzo, bardzo mocno.
Tańczyłeś makarenę? Gdzie tańczyłem makarenę? Czy w ogóle kiedykolwiek w życiu? To tak. Obviously. Dobra, coś takiego. Kiedy Lidla skończysz? Bożu, złoty Lidl nieskończony, widzicie? Tak to jest, tak się czuję właśnie w moim życiu, że ja mam po prostu nic nieuporządkowane. Ale spoko, uporządkuję to. Czy te darmowe rzeczy będzie można pobrać każdą stronę, czy w jednym zestawie? Tego jeszcze się dowiem, no ale myślę, że jak już macie jakieś takie właśnie... macie te rzeczy, no to normalnie będzie można pobrać osobno też. Na przykład jak macie już przygodę w dżungli, to tam te dwie będziecie mogli pobrać osobno. Tak mi się wydaje, ale nie wiem w sumie, co Simsy sobie odwalą tak naprawdę. Fajnie ten budynek wygląda, zaczyna. Okej, okay. Wilkołaki czy syreny? Myślę, że wilkołaki, bo syreny nie są tak rozwinięte. No, chyba tak. Dobra, jak to tu wygląda z tej strony? Ja nadal układam ziemniaki. Ziemniaki są układane i będą układane. Tu zrobimy coś takiego, no nie, patrzcie, taką kolumnę. Myślę, że to będzie fajnie, fajnie, że tutaj, wiecie, taki normalny budynek usługowy, nie wiem, co może w nim być, jakiś... Oprócz Carmen, może jakiś mały sklepik, coś takiego? W sensie nie Carmen, a tej, jak ona się nazywa? Molly. Raz, dwa, trzy, cztery, tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. I teraz raz, dwa, trzy, cztery i tutaj dwa. I chyba git, chyba równo, co? Tak, tutaj dwa, git. Co budujesz? Buduję... miejsce, w którym będzie kancelaria prawnicza, taki budynek bardziej kancelarii prawniczej naszej Moli. No ale też inne jakieś tutaj zrobimy, żeby to też nie było tylko tak, że nie wiem, czy jakąś bibliotekę, czy coś, żeby nie było tylko tak, że no tutaj w tym wielkim budynku jest tylko to, no nie? Jakieś rzadanko będzie niedługo? Będzie. Ale nic sobie nie wiecie. Wy nic nie wiecie. Beja, it's kinda crazy. How else to phrase it? Może sąd. No nie wiem, czy w takim budynku by się zmieścił sąd. Mi się sąd wydaje taki bardziej majestatyczny, no nie? Wiecie, o co chodzi? Może małe centrum handlowe zrobisz? Na to mały, pragniesz mebli bały. Big dla mody. Kto mnie mówi? Kto do mnie mówi? Aster, 15 złotych. Kiku, dziękuję. Miłego wieczorku, 3. Dziękuję, na pewno będzie miły, jestem bardzo, bardzo wdzięczny, dziękuję i buziak bardzo, 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 bardzo duży dla ciebie za nycika i za wsparcie, dziękuję. Będę miał coś, kochani, jutro na zakup polecę. Jest w mieszkaniu Dawid? Nie, nie ma Dawida, ale obiecuję wam, że jak Dawid będzie w mieszkaniu, to się z wami przywita na live, dobra? Poczekacie? Czy nie? Może zrobimy kiedyś live'a razem, jak się da namówić. Coś takiego tutaj zrobimy i u góry zrobimy cegiełki. Nie da się ściszyć tych donate'ów, ale dla mnie są tak akurat idealnie. Chcę, się mogę trochę, czekajcie, tu mogę. Ściszyć. O tu, powinno być teraz ciszej. Zaśpiewaj solo. Uwaga. Baby, it's kinda crazy. How else to phrase it? With you I've lost my senses, baby. What happened to you? Dobra, koniec. Mikle mocno lekko zagłośno. To ściszyłem już teraz. Jak ktoś z was może spróbować zobaczyć, czy to już działa. No zresztą zobaczymy niedługo. No to zobaczymy, czy to się poprawiło. Może takie kostki? Chyba bardziej je wolę. Kto Dawid była niewtymczona, to zapraszam na mojego vloga na drugim kanale. Uwaga, proszę link dziewczyny do vloga. Dawaj Dawid, zrobi brułę, widzę, wydukuję, Dawid będzie oceniał. Dobra, jeśli go namówimy. Turudurudum. Tum, 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 turu. Epiki tak musiał uczyć i ja, więc nie będzie problemu. Do the boogie line. Side, step right, left to my beat. Highlight the moon, rock with me, baby. Julka, cześć, okropnie, więc zrobiłam i od dłuższego czasu tak nie mam siły na wystarczy. Mam 20, za 20 dni egzaminy. Spróbny angielski i polski był spoko, ale matma u mnie, że umiera. Twój life poprawia mi humor. No to cieszę się, że poprawia ci humor. Bardzo, bardzo, Julka. No i trzymam sobie kciuki, żeby ci się poprawiło, żeby to dobrze. Buziak też sobie ogromny wysłałam, serio. Adam, witam, Patek, pamiętasz mnie jeszcze? No oczywiście, Adam, nie da się ciebie zapomnieć. Jak ty możesz w ogóle myśleć, że ja bym mógł o tobie zapomnieć, co? Dzięki, Adam, za nycika i buziol bardzo, bardzo mocny. Mam pytanko, jak jest szansa, że akurat Dawid to ogląda? Myślę, że nie ma, bo jest z tego, co wiem, ze swoimi friends gdzieś na mieście. Poza tym Dawid nie ogląda Kosmo. Jakoś go to nie jara, nie jarają go Simsy, wiecie? On ogląda vlogi i tak dalej, on jest w ogóle bardzo moim takim supporterem, jeżeli o to chodzi, mówi dawaj, nagrywaj tutaj to jest fajne, to i to. A Simsy to zresztą mu zabroniłem, bo nie wiem dlaczego, jakoś tak. Akinator zagrałem w to i chciałem, żeby wyszedł Kosmo i wyszedł. No, ja jestem na Akinatorze. Akinator mnie zna, także fancy. Dobra, to zrobię jeszcze w takim, żeby to było takie bardziej kolumnowe. Git.
Okej, jakoś tak na razie. Teraz wygląda to, powiem wam szczerze, dobrze. Podobać mi się to zaczyna. Dudubugleg grucha, psam jednego grosza przed wypadą i pazałem cię krótko, po prostu zapalić swoją kiszkę, jak mi ktoś na ulicy spuścił, więc jak coś krzywo napisałem, to pardon, buziaki. Buziaki dla ciebie i życzę ci szybkiego prostozrywka. Mam nadzieję, że tak naprawdę się, że tak powiem, nie biłaś i nie kłamiesz, że to faktycznie zapalenie spojówki. Buzia, oczywiście ogromnie dziękuję za wsparcie, love you. Coś o rodzinie Monet. Co to jest rodzina Monet? To jest książka, nie czytałem. Ja ostatnio nie mam w ogóle czasu na czytanie książek. Ja tylko czytam to, co muszę. O, to jest fajowe, to jest fajowe, to jest fajowe. Na przykład takim ciemnym nawet kolorze. Myślę, że ciemna kolorystyka to jest spoko. Spoko vibe. A w cyrze książka. Czytałem, w sensie słyszałem gdzieś tytuł, no bo ja w ogóle w tej społeczności książkowej swojego czasu trochę siedziałem. Nie dali mi tam blisko do książek, tylko ja po prostu, a potem dziewczyny moje na bankomatach piszą też często o książkach, więc ja czytam, no nie. Tylko po prostu powiem zupełnie szczerze, że teraz nie mam zupełnie czasu na jakiekolwiek odniesienie się do tego, bo mówię, no studia, sesja i takie tam, no nie. A kiedy ciężek z mamuśką? Jak się spotkamy, z mamuśką się pewnie nie spotkamy za szybko, pewnie po mojej obronie dopiero, bo wcześniej, chyba że, nie wiem, na urodziny jej zjadę, ale raczej nie. Można w fundamencie i schodami, ze schodami zrób. W sumie tak, ale tutaj będzie, nie zrobię schodów, bym musiał przesunąć, a to jest idealnie wpasowane w tą działkę na wielkość. Kiedy spotykasz się z Piją? A nie wiem. Może się nadarzy taka okazja, może zrobimy jakąś wspólną współpracę znowu. Ja wszystkie książki po cichu czytam z polecenia dziewczyn z bankomatów. No tak, bo dziewczyn z bankomatów są takie książkary, że jakby ja im ufam, no nie? Dobra, coś takiego. Fajny ten budynek, bo taki stylowy, rzekłbym. Kiedy bryła Kasper? W wakacje, ale do wakacji już niedługo. Cześć Monika, co tam? Dzięki za serduszko. Tak, to prawda, że niedługo będą darmowe dodatki do Simsów 4, nagram o tym film. Będzie jutro na kanale. Podoba mi się. Znasz osobiście Ulix 3, gadaliśmy kilka razy, także nie widzieliśmy się na żywo, ale gadaliśmy i to jest bardzo spoko. Dziewczyno. Tylko, że powiedziałem taki stary dziad. Spoko, laska. Uwaga, ściszam jeszcze trochę, zobaczymy, czy będzie lepiej. O, też jestem biedną, więc przesyłam chociaż na zupkę chińską. Dziękuję. 4 złote. Tez jestem biedną studentką, więc przesyłam chociaż na zupkę chińska. Zupka chińska. Dziękuję, Oliwko. Będzie go się oglądać ciebie i jestem przewdzięczny za donacika. Bardzo, 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 bardzo mi milutko. Dzięki. A, tu patrzcie, jak się porobiły te zamknięcia takie. Ten budynek wygląda jak kościół. No bo to jest taki, wiecie, żeby pasował do Brightchester. Zobaczcie, ja się wzorowałem na tych budynkach tutaj, no nie? Żeby on tak się wpasował do vibe'u po prostu tego. To w którymś momencie robi się no, lekko głośniejsze w trakcie nutki. Dobra, to wiecie co? Ja to poprawię po prostu następnego live'a. Mam nadzieję, że będę pamiętać. Możesz zrobić to, jest ogólnie kancelarii i Moli może być. No właśnie, możemy zrobić tak, że tutaj na przykład różni adwokaci mają swoje biura czy coś, no nie? I Moli akurat ma jedno z nich. Dużo najtów ci ludzie wysyłają, w tym dwa ja. No bo jesteście cudowni. Jakby ja wiem, że jakbym mógł po prostu, nie wiem. Jakby czuję takie, wiecie, wsparcie od was, że Adam, gałem mocy, wesele. Że jakby coś się stało, no nie, to zawsze mogę liczyć po prostu na was, jakby w takim wsparciu, nie tylko finansowym, ale też takim miłym słowem i wszystkim, także to jest mega miłe. Jak David nie ogląda Kosmatu 0 na 10, nie, no słuchajcie, to jest 10 na 10. Mimo tego, ja bym zabroniłem, bo miałem takie, że takie dziwne, nie wiem, dziwne, że jakby, bo ja też chciałem, żebyśmy, wiecie, poznali się, nie z YouTube'a, tylko tak naprawdę, w prawdziwym życiu, no nie. Masz jakiś kontakt z podczytanym? Nie. Turutut, tururut, tururut. Brzmi jak Kacper. Dobra, czy ja to zrobię schody na 3? That's the vibe. Czemu muzyka na ślub? Bo Adam wziął ze mną ślub, wchodząc po raz kolejny do bankomatów. W sumie to jest bardzo mocno real, bo adwokaci na początku swojej kariery nie mają hajsu na wynajęcie kancelarii. No! Więc po prostu zrobimy tutaj takie jakby ogólne miejsce, no nie? Coś takiego tu, a tu będą z tyłu jakby kancelarie. Okno masz krzywo. No co ty mi mówisz? Gdzie? To wszystkie są prosto. Tutaj też. Co prawda są nisko, ale dobra. Gogol ma strasznie mankować. Ups, sorry, przepraszam. Sorry, zostaw Gogol w mocy. Na dole. No gdzie? Tu je równo.
tu jest krzywo, dzięki, dzięki. Obydwa są krzywo. To co muzyka na ślub. Zostanie wspierającym są muzyczki na ślub. No i tutaj zrobimy po prostu już kancelarię, jakby, że tutaj będzie... O, tu może zrobimy coś takiego. Tak, tak. Tu jakby będzie łazienka. Nie, tu będzie druga kancelaria. A tu zrobimy taką łazienkę dla wszystkich interesantów. No tu jakąś taką poczekalnię. Wygląda mi się vloga i taka główka Dawida Kim. To sucy jesteście. Tak wspierając tu wszystko. Ślub, ale trochę przerywany, bo to właśnie sponsorowanie, dokładnie. To jest taki ślub. Później jak ktoś odchodzi z sponsorowania, to jest rozwód, ale możemy wziąć ślub jeszcze jakby raz, no nie? Nie ma problemu jakby, a mi to wiecie. Nie jest to ślub kościelny, więc możemy się rozwodzić i schodzić. Może coś z tyle jakiegoś barku z jedzeniem zrób czy coś? No też mogę. W sumie to też jest vibe'ik jakiś taki. Dobra, tutaj na razie porozświetlam to, bo w sumie na razie nie będę tutaj robić nic więcej. Tylko zajmę się na razie pierwszym piętrem, ale na razie też nad dworem się muszę zająć. To jest już jakiś mój 10-15 ślub. Widzicie? A mój nie zliczę, ile miałem tych ślubów, naprawdę. 2 lata, 9 miesięcy i 13 dni minęło od daty od naszego ślubu. Czyli jakiego dnia, proszę mi powiedzieć, bo ja jestem słaby w daty i po prostu mam bardzo wiele żon i mężów, więc chciałbym powiedzieć, że możecie mi przypominać datami to po prostu i będziemy świętować rocznice i takie tam tu jakieś Jeffko, niech będzie. Co robisz? Robię kancelarię prawniczą, a raczej taki budynek kancelarii różnych prawników, którzy nie mają pieniędzy, żeby stworzyć swoją własną kancelarię. Wiecie, o co chodzi, no nie? Na dworze bym dał jakąś zieleń, żywopłoty itp. Igor, 13 miesięcy, gratulacje dla nas, miłego wieczorku. Boże, dziękuję Igor, gratulacje dla nas. 14 miesięcy to jest bardzo dużo, ale to ma vibe genialny. Ej, ale w ogóle mi się też mega podoba. Piękne to jest. A czy ktoś z was jeszcze nie zostawił może łapki i uda nam się wbić 500 łapek? Co wy na to? No, wyborcy mamy jakoś 18, mieliśmy rocznicę. Jezu. To jest bardzo mocne, że tak długo za mną wytrzymujecie. Aczkolwiek jestem wdzięczny. O, może jakieś takie kwiatuszki? Postawmy. Tu będą takie kwiatuszki, że wiecie, widać, że to jest zadbane po prostu. Ja mam 10 miesięcy łącznie. To i tak bardzo dużo. Tutaj powstałem, że to nie dom, ale mogłem tam mieszkać, co nie? Alimenty jako donate, a my jesteśmy. Dosłownie, tak. Donate dla mnie to alimenty. I teraz jakąś czoławeczkę damy tutaj, że można sobie usiąść, coś takiego. 22.07.2020. Tyle lat temu. Na dworze może parking. W sumie myślę, że tutaj nie ma zbytnio gdzie tego miejscowić, no nie, więc oni po prostu sobie parkują na chodniku. I jakieś tutaj ławeczki. O, jakaś taka, żeby sobie można usiąść, jak ktoś chce sobie tam, nie wiem, czy zapalić, czy coś, to niech sobie tutaj usiądzie i... Albo pogadać, ostresować się po wyjściu od prawnika, bo to nie jest najlepsza i najmilsze w sumie miejsce, do którego można pójść, no nie? Zasadniczo. Dobra, i teraz wchodzimy tutaj. Ja ogólnie mi się takie kancelarie w ogóle kojarzą z takimi dosyć ciemnymi wnętrzami i takim trochę zakurzonym vibe'em. Łeczkę, żeby się chłonąć po złych wieściach, dosłownie to jest to, no nie? Więc coś takiego tutaj bym zrobił. Czemu to mi na jakiś internet wygląda? Who knows? Wtedy był Baby Gaugan, potem 17.08 Gaugan Pomocy i Bankomaty. I tak zostało. I już się nigdy Michalina nie uwolniła. Ja mam 2 lata, 11 miesięcy i 9 dni. Jezu. A wiecie, że niedługo będą nowe te plakietki i nie będą to gwiazdki. Nie będą to gwiazdki. Plakietki są już planowane, że tak powiem, ale nie powiem, co to będzie, bo to będzie po prostu taki jeden moment, kiedy będzie to wszystko jak do tej pory, no nie? I w pewnym momencie, w lipcu, utworzy się wszystkie nowe, jakby będą nowe motki, nowe plakietki, cała nowa obudowa live'a, no wszystko, jakby nowy awatar. Także wait for it. Co robisz? Kancelarię prawniczą teraz tworzę. Dobra, tutaj możemy zrobić jakiś taki vibe'ik może, nie może ten faktycznie, na łazienkę. Ja lubię moją nową gwiazdkę. Że tak powiem, będą też ciekawy motyw, że tak powiem, żeby za dużo nie zdradzać. Czekajcie, jest jakaś koedukacyjna łazienka w tych Simsach? Ale jak to? O, była tutaj faktycznie. To niech będzie jakaś taka. Czy ona jest prześwitująca? To nie jest najlepszy pomysł, żeby te drzwi były prześwitujące. Kto to wymyślił, żeby drzwi do kibla były prześwitujące? O, tu jest lepsze. Po
prostu taka. Proszę bardzo. Kasper, nie lubisz używać mebli z modów? Po prostu jakoś, nie wiem, jakoś bardziej pasują. W grze jest tyle pięknych rzeczy, że mam wrażenie, że nie muszę. No nie, wiecie o co chodzi. Mam pytanie, jaki jest zamysł filmu? Tego? Live'a? Budowa kancelarii i przebranie dziewczyn. Czekaj, od kiedy ty masz 200 cenców? Wszystko miałeś 120. No tak się zamknęło oko i się te suby zrobiły. Nie wiem, ja nie wiem w ogóle. To się realistycznie to ja wam mówię. Tych subów jest dużo, dużo mniej, bo jak się nagrywa tyle czasu, ile ja, no to te suby, niektóre są martwe, niektórzy mi subują na przykład z 8 kont czy coś i wtedy jest tego mniej. Ale ogólnie, no tak, jest tyle tych subów. Powiem szczerze. Dobra. Tutaj zrobimy jakieś takie zasłonki. Wampiry. Czy wilkołaki? Wampiry, wilkołaki później chyba. O czym będzie jutrzejszy film? O darmowych dodatkach do zdobycia w Simsach 4. Okej. Okay. Tutaj zrobimy jakby taką zwykłą łazienkę. To nie będzie jakaś taka, wiecie, łazienka nie wiadomo jaka, no bo to jest taka łazienka użytkowa po prostu, no nie? Kiedy koniki w Simsach? Myślę, że w wakacje. Aczkolwiek, kto tak w sumie EA wie? EA to jest taka firma, że z nimi to nigdy nie wiesz po prostu. Co przyjdzie, co się wydarzy. Wczoraj minęło 3 miesiące, odkąd jesteśmy razem. Boże. 3 miesiące to dużo. Co? Darmowe dodatki. A, widzicie, wy Polaki. Darmowe i po prostu wszyscy nagle są... biorę. Czekajcie, wbijemy 600 łap. Boże, okropna tapeta. No to musi być takie, to nie ma być ładne, to ma być takie pospolite. Wiecie, o co chodzi. Turururu. O, coś takiego. I tutaj w sumie nic chyba już nie dam. Co jeszcze w łazience może być? Czy tylko ja myślę, że każdy blok powinien mieć odpowiednio dużo mieszkań i więcej podwórek niż te są po środku bloku? Na dole dużo siecie, a nie można dać na sam dół. A, wiem o co się chodzi. No, też tak uważam. Tuturu. Darmowe zawsze lepsze. I know. Ja myślę, że darmo to uczciwa cena. Co jak co. I dajemy jakiś płyn. Płyn taki, wiecie, do łapek. Czy są tu jakieś płyny do łapek? Tu jest na przykład płyn do łapki. Jutro będzie film. Poczekajcie na mój film. Pamiętajcie. Kosmo zawsze trzeba oglądać jako pierwszego. To nie jest tak, że innych oglądamy. Zmień tapetę. Nie zmienia. Ja już jestem zdecydowany. Free to jest tak. Za darmo to cena uczciwa. Za darmo to i ocet słodki. Nie słyszałem tego jeszcze nigdy. I to jakieś dziwne obrazki. Przywiezione z Chin. Proszę bardzo. Czekajcie, zapiszę, żebym na gry nie wykrzyczyło przypadkiem. I love twoje filmy. I love you. Wo ai ni. Po chińsku. Wo ai ni. Kocham cię po chińsku. Wo ai ni men. Kocham was po chińsku. Chiński jest śmieszny. Co sądzisz o tym, że ludzie pobierają wszystkie datki za darmo przez jakiś program czy coś? Myślę, że nie chciałbym, żeby moja praca jakaś była pobierana za darmo i żeby jak pracuję, nie dostała za to pieniędzy. Więc nie wiem w sumie, co o tym myślę. No ale EA to też jest, wiecie, korporacja, która zarabia miliardy dolców. No nie, więc to też co innego. Nie wiem, ciężki to jest temat. Nie oceniam. Ale nie zachęcam, bo jest to po prostu nielegalne. O, to jest vibe, którego ja szukam. In China we don't say hot, we simply say la. O której godzinie film jutro? 15 najprawdopodobniej. Kosmo jak mieszko pierwszy, on miał 7 żon, a Kosmo ma 10 tysięcy, czy tam 100 tysięcy. Tak, dokładnie. Powiesz jak powiem. Tak, wszystko powiem na tym live, dobra? W sensie na live, tylko na tym filmie jutro, dobra? Czy kciuki jakby... Czy będziecie jutro oglądać? Obiecujecie? Łajni. O, dzięki, Wlio. Obiecujecie, że będziecie jutro oglądać ten filmik o darmowych dodatkach, czy nie? Musicie obiecać. Jaki jest sklep po chińsku? Hua. Dobra, i Moli będzie mi się... Moli każe z żółtym, więc to będzie pokój Moli. Będziemy. No i pięknie. Między Bogiem a prawdą gratis to uczciwa cena. Dokładnie. Gratis cena najlepsza. Obiecuję. No to dobra. Jak obiecujecie, to film będzie jutro. O, jakieś takie biureczko eleganckie. Nie, nigdy w sumie nie byłem u adwokata. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał być. Będą dopiero darmowe dodatki. Na razie jeszcze nie są. Jakieś takie, o... wielkie stosy książek, że niby tutaj wiecie na mądro. O co chodzi z kancelarią? W skrócie. Molly, czyli jedna z głównych bohaterek tego challenge'u, jest prywatną adwokatką. Tutaj będą się działy różne scenki, ponieważ będą z jej karierą związane pewne rzeczy, ale jeszcze nie mówię jakie.
I tutaj będą różne scenki. Ona też będzie tutaj przychodzić do pracy czasem, będzie jakieś rzeczy robić, będzie się spotykać ze swoimi klientami, pomagać różnym ludziom i tak dalej, więc to jest plan na to. Jak co, to będziesz miał kompleks aparaty prawne na bankomatach. No właśnie, Michalinka, to prawda. Muszę iść Kosmo, ale będę na kolejnym live. Super, kolejny live w następnym tygodniu. Myślę, że jakoś w jakim, nie wiem, którego dnia jeszcze, ale zrobię, żeby zrobić blankę w Simsach. No i postaram się oczywiście zrobić w piątek po odcinku z Lewandowski Legacy, żeby tutaj, wiecie, przebierać dziewczyny i takie tam jeszcze porobić. Taki dajmy. Prawo Agaty. Moja mama jest wielką fanką prawa Agaty. Ja nie byłem u adwokata ani nic, a w jakiejś innej instytucji prawnej to tylko jako towarzysz, czyli osoba, która się obok... rozumiem, rozumiem. Ja byłem w sądzie. I jakiś komputerek tutaj dajmy jej, może zwykły chyba taki laptop. Wiesz, on wygląda dosyć... Czemu on wystaje tu? Mega dziwne. Skąd pomysł na nazwę serii Lewandowski Legacy? No bo rodzina się nazywa Lewandowski. Więc... Dlatego... Jak nie oglądasz tego filmu, to możesz mnie znaleźć. Okej, okay, znajdę. Znajdę wszystkie osoby, które nie obejrzą filmu i będę was szukał. Wy nawet nie wiecie, jak ja mam stalkerskie umiejętności. Serio. Więc nie spodziewajcie się tego. O, takie luksusowe krzesła, mi się wydaje, to będą pasować. Hejka, co robisz? Robię... pokój adwokacki. Kancelarii praw, kancelarii prawnej. Mario, to jest jakby luksusowo. Dobra, i tutaj coś takiego. Ja zlokowałem maskę po tym, że było u kogoś na tapecie. No i wiecie, to są... A wiecie, jakie są umiejętności przydatne? Ja bym sobie wpisał umiejętność stalkerstwa w CV. Dosłownie, gdybym szedł gdzieś do pracy, bo naprawdę, to jest przydatne, wiecie. A stalkerstwo to też nie jest wynajdowanie tylko ludzi, ale można wynajdować jakieś informacje, jakieś takie rzeczy. I naprawdę można czasem znaleźć naprawdę spoko info, nie? Tak samo, no... Nie nazwałbym tego stalkerstwem, tylko po prostu umiejętnością wyszukiwania. Umiejętność wyszukiwania przydaje się na przykład przy pisaniu pracy licencjackiej, bo wiecie, wyszukiwanie źródeł takich rzeczy. Naprawdę można wiele rzeczy ogarnąć, no nie? Więc pielęgnujcie te swoje umiejętności stalkerstwa. To mi się kojarzy z takim polskim serialem, o mnie się nie martw, bo oni też mieli w kamienicy kancelarię. O kurde, to muszę obejrzeć. Boże, może ja się jakoś tak niespodziewanie zainspirowałem i nawet nie wiem czym. We wnętrze daj kanapę. Nie, no chyba nie. Bo tutaj dwie osoby raczej będą jak Max. Muszę iść, bo piszę wypracowania. Miłego, miłego, ja będę pisał pracę licencjacką po tym lewiczku. Dobra, dobra, dobra. Kosmo Hakier. Of course. Jak nie ja, to kto? Dobra, jakieś książki jeszcze. Albo dyplom, o. Dyplom, że wiecie, ona ukończyła studia jakieś. O, tutaj dajmy jakiś dyplom, że, nie wiem, numer jeden adwokatów, 150 wybronionych spraw, jakieś takie rzeczy, tiruju. I tutaj jeszcze jakiś taki dyplom z wyróżnieniem, skończenie studiów. Linki do modów Carmen i Molly będą pod następnym odcinkiem. Dzisiaj wyślę dziewczynom. Na Netflixie jest fajny odmurzacz, myślę, że ci się spodoba. Spoko, ale nie wiem, na razie nie zaczynam żadnych nowych seriali, bo brak czasu tak zwany mnie goni. A ktoś jeszcze nie zostawił łapeczki? Dobijemy te 600 łapek. Słuchajcie, zostało niedużo minut live'a, ale może dopijemy, co? Dopijemy? Co my chcemy pić? Nie, dobijemy. Dobijmy. Aha, a o, słuchajcie, musimy wymyślić, teraz każdy wysyła swoją ulubioną emotkę na czat, dobra, bo musimy wymyślić jakąś emotkę, którą będziecie mogli napisać pod live, w sensie pod filmem, że byliście na live, żebym wiedział, że byliście na live, dobra? Co wy na to, możemy tak zrobić? Także napiszcie swoją ulubioną emotkę i ja z tych emotek wybiorę taką, która mi się najbardziej podoba i tą emotkę będziemy pisać pod odcinkiem z Lewandowskiego Legacy, żebyśmy wiedział, że byliście na live. Koń. Co to jest? Kaczka. Ej, dobra. Słuchajcie, Izabela. Piszemy emotkę kaczki pod filmem, dobra? Po skończeniu tego live'a napiszemy taką emotkę kaczki pod filmem, wtedy ja będę wiedział, że jesteście na live'ie, że jesteście z live'a i będę wiedział, znał wasze niczki. I oczywiście mega docenię to. Także taką kaczkę. To jest kaczka? Czy nie? Lama tu jest. Kurde, może jest jakaś kaczka z tej okazji. Kaczka głodna. O Boże, tak, taką kaczkę idealnie. Love it. Taką kaczkę musicie wstawić. I z okazji tego wszyscy będziecie wiedzieć, że ta kaczka to jest wasza po prostu zasługa. Tutaj u Moli w tym. W kancelarii prawnej. Zrobiliście. Podoba mi się ten plan. Także kaczka będzie pod filmem następny. W sensie, no, z Lewandowskich Legacy. Czekam na wasze kaczki tam. I oczywiście wszyscy obowiązkowo oglądają, no nie? Wiecie, co chodzi.
O, to jakiś taki brzydki kwiat, zawsze jakiś taki brzydki kwiat przyda. Dobra, i tutaj jeszcze muszę zrobić jakąś poczekalnię. Ale to pod filmem, tak, pod filmem nie to. Chociaż tutaj też możecie, lubię oglądać kaczki. Dywan daj, o racja, dywan też się przydał jakoś tak pusto. Nie mam takiej kaczki w emoji, to skopiuj od innych możesz. Jak będą dodatki, to zrobisz tu to. Tak, zrobię. Wszystko zrobię, się nic nie przejmujcie. Proszę bardzo, nie ten kolor akurat, może taki bardziej w... O, ciepło w kolorach, albo ten, o, to idealnie pasuje. 550 łap, mega fajnie. Dobra, także to będzie tak wyglądać, elegancko. I teraz jakieś krzesła do, właśnie, poczekalni, jakieś takie staroświeckie, o, coś w tym stylu. Nie ten kolor drewna. O Jezu, obrzydliwe, dobra, żartowałem, aż tak brzydkie nie będą. Wpisz kaczora, nie kaczka. O, te może. Dobra, tu jakieś dwa. Tutaj będzie poczekalnia tylko i wyłącznie Molly. Więc tak. Słuchasz, lany? Od czasu do czasu kanapę mam dać, też mówicie. Dobra, to tu jakąś dam taką ładną, skórzaną kanapę. Cześć, Maja P. Dzień dobry. A szkoda, że tak na koniec, ale no. Wyobraź sobie, że idziesz do kancelarii, a tam kaczka. I jak oni mają tą Molly potraktować poważnie, co? Ja nie wiem. O, to mi pasuje tutaj do takiego miejsca, tylko że nie wiem, czy nie mniejsza. Z kolekcji. O, tylko że nie ma mniejszej. No to dupka. A, zamiast krzeseł. No to możemy z tej strony dać jedną, a z jednej krzesła. Podwójna. O, jakąś taką. Ta mi pasuje, taka brzydka. Nie wiem czemu, ale pasuje. Dobra, jest 58, kochani, to powoli będziemy się żegnać. Także teraz tak, dziewczęta, czy możecie podać link, albo dobra, ja wam podam. Lecimy pod mój film z dzisiaj, z Lewandowskich Legacji, i piszemy tam kaczuszki. Kiedy kolejny live? W następnym tygodniu. Także ja bardzo zachęcam do wbicia tam, wpisania kaczuszki, zostawienia łapeczki tu. Wszystkim osobom, które tutaj były, dziękuję za to, że byliście. Oczywiście... będzie zapis live'a jutro jakoś rano wstawiony najprawdopodobniej. Czy fajnie było na live'ie? Pytanie. Ocena live'a od 0 do 10. Cześć kolego, słuchajcie? Wszystko dobrze? Kaczka dziwaczka to mój w piosenkę dzieciństwa. O Jezus, moja też. Nad rzeczką, a pod troszeczkę mieszkała kaczka dziwaczka. Tyryryryry. Lubiła pierwsze wycieczki. 1000 super było. To cieszę się, że umiliście mi czas i mam nadzieję, że ja wam też umiliłem czas. Mam jeszcze 2 minutki, to możecie się mnie zapytać też, dobra, minutkę, bo chcę, żeby była godzina tego live'a. Nie lubię, jak jest niepełna czasowość, wiecie, o co chodzi. Tarara. Twoje live'y zawsze są fajne. Oh, love you. Tum. Dam kaczki do komentarza. Super, love you. Pamiętajcie, kaczki tam. W ogóle wasz mam linki, wasz mam reklama Curseforge z modami Simsowymi. I to dobrze, niech się Curseforge. Tutaj w ten link piszemy kaczki. Czy warto mieć razem rodzinę? Warto. Czy odcinka będzie udostępniona w galerii? Już jest udostępniona w galerii, możecie ją pobrać. To już koniec. Tak. Grafika do zaraz zaczynamy też się zmieni. Tak, będzie nowa graficzka do zaraz zaczynamy zupełnie, ale będzie też fajny, już jest projekt. Jak jest moja ulubiona drużyna piłkarska? Nie wiem, nie znam się na piłce. Także lecimy tam i piszemy sobie kaczuszki i oglądamy film, bo warto. Także dziękuję wam wszystkim. O, reklama jest akurat. No to akurat idealnie na reklamę. Słuchajcie, sobie zakończymy. I love you guys so much. Jesteście najcudowniejsi na świecie. I co? Widzimy się bardzo niedługo. Jutro na filmie. A zresztą to zobaczymy. Buziaki, papatki. Następnego. Hejuu.